sportowego auta otrzymujemy elegancką limuzynę. No może się mylę, ale mnie się to auto podoba umiarkowanie, jeżeli porównuję je z poprzednimi modelami Porsche. No wie pan, pokusiliśmy się o stworzenie nowej definicji sportowego auta Porsche i muszę przyznać, że trochę nam to sprawiło kłopotów. No ale zmieniliśmy silnik z chłodzonego powietrzem na chłodzony wodą. Pozwoliło nam to uzyskać normy europejskie i amerykańskie dotyczące zużycia paliwa i emisji spalin. Z tego powodu też silnik umieszczony jest z tyłu, zaś z przodu cały nowy system chłodzący. Ta zmiana wpłynęła oczywiście na wielkość samochodu. Zawieszenie jest teraz o wiele lepsze, bardziej sportowe niż w poprzednim modelu, a na dodatek bardziej komfortowe. Na przykład jeździliśmy tym autem po Nürburgring, jednym z najcięższych torów wyścigowych, o 6 sekund szybciej niż starą wersją. Jakie są tu jeszcze zmiany ukryte w tym samochodzie w porównaniu z poprzednim modelem? Jaka jest głośność? Bo na ogół w tym samochodzie było dość, tak powiedziałbym, no, rzeczywiście bardzo głośno. Nie sądzę wcale, że nasze samochody były głośniejsze niż inne auta sportowe tej klasy. To były po prostu auta i silniki o gangu Porsche. Więcej, bardzo staraliśmy się przenieść ten dźwięk silnika chłodzonego powietrzem do nowego silnika chłodzonego wodą. Oczywiście można tym autem jechać cicho na niskich obrotach silnika, ale kiedy nadepnie się mocno pedał gazu, odzywa się ten dobrze wszystkim znany głos Porsche. No ma pan rację, klient musi usłyszeć, za co zapłacił. A jaka jest klientela? Jacy klienci kupują tego typu samochody? Nasi klienci to przede wszystkim indywidualiści, którzy lubią auta z charakterem, szybkie i bezpieczne, w kategorii czynnego i biernego bezpieczeństwa. To ludzie, którzy potrzebują auta szczególnego, nie z masowej produkcji, tak jak nie kupiliby gotowego garnituru. Jaka będzie cena na ten nowy model Porsche? Ceny zostały ustalone nie dla wszystkich regionów, ale będzie to prawdopodobnie około 135 tysięcy marek.